Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj ostre manewry, siew pszenżyta, siew mieszanki i siew jęczmienia ozimego, o ile się wyrobię. Zasiałem już taką mieszankę, pszenica, pszenżyto i żyto tam na piachu takim. I teraz jedno pole hektarowe zasiałem pszenżyta. No i teraz tutaj za stodołą będę siał kolejne, nie, tam pół hektara będzie, bo i lepiej pszenżyta. Muszę sobie rozsiać nawóz, bo nie rozsiałem jeszcze. Tam na jęczmie mi troszeczkę brakło, wcześniej rozsiewałem. Sieję amofoskę, 4 azotu, 10 potasu chyba i 15 fosforu, albo odwrotnie, no jakoś tak. Jutro zapowiadają właśnie opady deszczu, chciałem to skończyć. Chciałem zasiać jeszcze dwa pola jęczmienia, ale żebym jedno zasiał, to będzie dobrze. Także tak to właśnie wygląda. No nie wiem, zobaczymy. Wsiać, sypać to jeszcze. Ile tam zostało? Powinno starczyć. Dobra, wsypę, to zostanie w lejku. Najwyżej. Tak to się prezentuje. Także co? Nie będę przedłużał. Widzimy się w trakcie siania. Siania nawozu, może na polu. A później coś. Coś będziemy dalej modzić. To rozsypujemy sobie tutaj ten nawóz. Zaraz sobie. Zaprawim jeszcze pszenżyto, no bo tam na bieżąco zaprawiam. Będziemy siać, tutaj troszeczkę wykluczone, a tam dalej tak się prezentuje ten ugor, ta łąka w zasadzie, która była po prostu przerabiana na pole. Jak na pierwszy raz, pierwszą orkę, widać są te gdzieniegdzie jakieś kuty, ale jest fajny efekt, także powinno się jakoś to zasiać w miarę możliwości. No i co? No będziemy siać, będziemy testować, zobaczymy jakie to będą plony. Ziemia nie jest tutaj głupia, także czas pokaże. Kombajn zweryfikuje za rok. Ja sobie to jeszcze zaminkę zrobię, jedną bułeczką. I będzie wsio. Będzie posypane. Będzie można lecieć z tematem. Tam 60 w oddali z mleka. No i co? I lecimy. Także widzimy się za chwilę. Bałagan, które zrobiły. Oczywiście. No nic, zaprawiamy. Tutaj jeszcze mam trochę zboża. Worek. Dobra, jeszcze wiadereczko. Pomału. Na spokojnie, Stasiu. Zdążysz, no zobaczymy, czy się zdąży. Uciekaj, Rocky. Dobra. Załączamy maszynę. Ładnie się zaprawiło.
szynią się sypie. Dobra. Idzie kolejna partia. No tak to wygląda, już zacząłem siać. Okej, tutaj jest wszystko w porządku. Ścieżki robię, nie wiem jak wyjdą, bo to wiecie, na 2,7 metra to trzeba na drugim przejazdzie po jednym razie, to mam pozaznaczane, no teraz wypada przejazd całym siewnikiem i później znowu się zaczyna ścieżki. Na 10,5 metra opryskiwacz tak wychodzi. Nie wiem jak to, no będę musiał to jakby po jednej dyszy dać jeszcze do opryskiwacza, bo ja mam 10-metrowy. Mam 10-metrowy, sieję sobie na dwójce. No i tak działam. Przydałyby się znaczniki, powiem wam, ale jakoś tutaj w miarę na oko daję radę. No fajnie nawet to uprawia teraz. Po tym ukorze widać, że gdzie niegdzie są kutki, ale jestem zadowolony. Się do końca dojechać, bo widzicie, że drewno jest, ale to się zrobi po przeczniakach, nie ma problemu. Wymienione rapy na kultywatorze, wczoraj z nimi wieczorem walczyłem, żeby cały zestaw był już gotowy dzisiaj do siania. O, i teraz powinna być ścieżka. Teraz powinna być ścieżka. Nie daje rady zagregatem.
Teraz załączyłem ścieżkę, także jeszcze ranem przejazd i później na... I później będzie na sucho. Znaczy całym siewnikiem czysto, dobra. I tam pewnie zostanie jakiś, no bo tutaj się raczej strzema, nie wyrobię chyba, aczkolwiek zobaczymy tam jak to wyjdzie. To drogą sobie po prostu zrobię i już będę robić dwie tak jakby ścieżki. I więcej nie będę tworzył. Także tak, jest już drugi dzień sieje jęczmień, no deszcz już kropi, złapał mnie deszcz, jeszcze mi zostało no ze dwa przejazdy, muszę sobie zrobić znowu ścieżki. I co, zapychają mi się kurde lejki, bo jęczmień ma jeszcze gdzieniegdzie, o, ma gdzieniegdzie ości, ma gdzieniegdzie ości i staje po prostu w lejku. W tamtym roku też tak miałem, no ale nie aż tak. A w tym roku no coraz bardziej mży. No kurde, żebym... Daj jeszcze 10 minut i Stachu zasieję. Tam mokro jest, tamten kawałek nie uciągnę się, po prostu zapadam się całym zestawem. Nie będę dojeżdżał do końca, kurde. No i tak, nie wiem, światło co coś da. Gówno, światło nic to nie da, dobra. Lecimy ostro. Chcę już skończyć ten jęczmień, no warunki są jakie są. Akurat będzie zajebiście, bo będzie mokrą ziemię wsiany. Mam nadzieję, że jakieś schody będą. Zobaczymy. Nie powinno się tak siać w taką... Zobaczyć, ile ja mam zboża w siewniku. Bo może będzie trzeba poprawiać ten przejazd, kurde. Ojejku. No tutaj jest, spoko. Tu jest, spoko. Dobra, powinno mi starczyć tam do końca. Powinno mi starczyć do końca, no widzicie. Patrzę, czy... No już się zatka jeden. Staję po prostu w lejku, zasrańco. Ha, no i co, dobra. Nie będę więcej wam nagrywał, chciałem dokończyć ten odcinek, także... to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z siewów. Mam nadzieję, że akcja się spodobała. Z takim zestawem jeszcze będziemy siać pszenicę, żyto, także... Będzie jeszcze jakiś odcinek. Ja się z wami żegnam, bo warunki jakie są, takie są. Muszę się pośpieszyć. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć!